Dziś przeżywamy czwarty dzień rekolekcji. Temat tegoroczny to Jabez, modlitwa, która zmienia życie. Prośmy o światło i o umocnienie Duchem Świętym dla prowadzących rekolekcje. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, modlitwa Jabesa jest niezwykłym darem od Boga dla każdego z nas, bowiem ona pokazuje, jaka powinna być nasza modlitwa. Chcemy modlić się dobrze. Być może często pytamy się, jak mam się modlić w takiej czy innej trudnej sytuacji, w chorobie, w problemach. Jak mam się modlić? W jaki sposób mam wypowiadać swoją modlitwę, by Bóg ją przyjął i wysłuchał? Wczoraj uświadomiliśmy sobie, że modlitwa to nie narzędzie do otrzymania takiej czy innej łaski, ale to przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem. To okazja na tkanie relacji, to uświadomienie sobie, że w modlitwie najważniejsze jest spotkanie. I warto zawsze, kiedy pojawia się to pytanie, jak mam się modlić, od razu uświadamiać sobie, że w modlitwie nie chodzi o słowa, chodzi o spotkanie. Jabez to człowiek, którego życie było związane z bólem. Słowo Boże mówi, że matka jego dała mu imię Jabez, mówiąc, ponieważ w bólu urodziłam. Jabez został związany z bólem. Jego imię znaczy ból. Ale w pewnym momencie Jabez wypowiedział swoją modlitwę. Nie uciekł, nie targnął się na swoje życie, nie mówił do Boga: Boże, dlaczego zostałem naznaczony bólem? Nie powiedział do Boga: mam dość takiego życia, ale wszedł jakby na samo dno swojego bólu i cierpienia, gdzie odkrywa Boga, tak jak Józef egipski, który
odrzucony przez braci i sprzedany jako niewolnik do Egiptu, na samym dnie swojego bólu i cierpienia odkrywa Boga. Jabez pokazuje nam to, cośmy rozważali pierwszego dnia, że Księga Kronik rzuca światło na nasze życie i chce nam powiedzieć, że to, co jest trudne, kryje w sobie Boże błogosławieństwo, czyni w sobie skarb. Jeśli wejdziesz, jeśli nie uciekniesz, nie porzucisz, ale wejdziesz głębiej, odkryjesz ten skarb. Jabez wchodzi w sam środek swojego bólu i cierpienia. Nie narzeka. Nie mówi do Boga dlaczego, za co. Ale z tego bólu i cierpienia, czyli z tego doświadczenia bólu, wypowiada modlitwę. Obyś skutecznie mi błogosławił. Co to oznacza? Jabez nie mówi: Boże, zabierz ode mnie ten ból. Nie mówi: zmień moje życie. Zabierz te złe doświadczenia. Nie mówi: uzdrów mnie, uwolnij mnie. Ale mówi: obyś mnie skutecznie błogosławił. Dlaczego takie słowa? Bo przecież chory człowiek prosiłby: uzdrów mnie. Zniewolony prosiłby: uwolnij mnie. A Jabez mówi: Boże, obyś skutecznie mi błogosławił. Czym jest błogosławieństwo? Błogosławić, benedicere, oznacza dobrze mówić, dobrze życzyć. Tak jakby Jabez chciał powiedzieć do Boga: Boże, mów dobrze o mnie, życz mi dobrze. O to prosi Jabez. Patrz dobrze na mnie. Co to oznacza? Obyś mnie skutecznie błogosławił. Jabez mówi tak: Boże, chciałbym być zdrowy. Chciałbym, aby ból odszedł ode mnie. Chciałbym, by moje życie się zmieniło. Chciałbym, ale nie wiem, czy to jest dla mnie dobre. Nie wiem, czy zdrowie jest dla mnie dobre, czy uwolnienie od bólu jest dla mnie dobre. Nie wiem tego. Ty wiesz. Dlatego nie proszę Cię o to, czego ja chcę, ale proszę Cię o to, co Ty chcesz dla mnie. Nie proszę Cię o te błogosławieństwa, które ja pragnę, ale proszę Cię o te, które Ty dla mnie przygotowałeś. Obyś mnie skutecznie błogosławił, to znaczy: Boże, Twoje błogosławieństwa zawsze się spełniają. Daj mi to, co dla mnie przygotowałeś. Chcę tego, czego Ty chcesz. Tego pragnę. To jest pierwsza prośba, jaką Jabez skierował do Boga. Daj mi to, Boże, co Ty dla mnie przygotowałeś na ten moment mojego życia, na to doświadczenie choroby, bólu, cierpienia, poniżenia. Tego pragnę, tego chcę. Istnieje takie opowiadanie o człowieku, który umarł i poszedł do nieba. Święty Piotr go oprowadza po wszystkich wspaniałościach niebieskich. W pewnym momencie, idąc drogą, widzą z daleka budynek, na którym jest napisane błogosławieństwa. I pyta się
świętego Piotra: Święty Piotrze, co tam jest? Święty Piotr mówi: nie pytaj się, bo możesz być z tego powodu nieszczęśliwy. Ale ten człowiek jeszcze bardziej się zaciekawił. Święty Piotrze, chodźmy tam, chcę zobaczyć, co tam jest. A święty Piotr mówi do niego: nie idź tam, bo będziesz nieszczęśliwy. Ale co tam jest? Nie chcę ci o tym powiedzieć, bo będziesz nieszczęśliwy. Ale ten człowiek się uparł i poszli. Kiedy wszedł do tego budynku, na którym było napisane błogosławieństwa, zobaczył bardzo dużo pudełek, na których wypisane było jego imię. I pyta się świętego Piotra, co w tych pudełkach się znajduje. Święty Piotrze, powiedz mi. I święty Piotr mówi: to są wszystkie błogosławieństwa, które Bóg przygotował dla ciebie, o które ty nigdy w życiu nie poprosiłeś. Obyś mnie skutecznie błogosławił. Boże, nie to, czego ja pragnę, ale co ty dla mnie przygotowałeś, niech się spełni. Siostry, bracia, to jest właśnie skuteczna modlitwa. Boże, daj mi to, czego ty pragniesz dla mnie w chorobie, w tej trudnej sytuacji, w tych problemach. Tego oczekuję, tego pragnę. Druga prośba, jaką skierował Jabez do Boga, brzmi: i rozszerzył granice moje. Co mówi o co prosi Jabez? Jabez mówi tak: Boże, zdaję sobie sprawę z tego, że Twoje błogosławieństwo niekoniecznie będzie zgadzać się z moimi oczekiwaniami. Zdaję sobie sprawę z tego, że Twoje błogosławieństwa nie zawsze będą przyjemne dla mnie. Mogą być nieprzyjemne, mogą być trudne, a nawet mogą być dla mnie bolesne. Zobacz moje serce. Ono nie jest skłonne przyjmować to, co jest trudne, co jest bolesne. Nie jest skłonne. Nawet nie wiem, czy jest zdolne do przyjęcia tego, co jest trudne i bolesne. Dlatego proszę Cię, poszerz moje serce, uzdolnij je do przyjęcia każdego Twojego błogosławieństwa. Nie tylko tego, które będzie dobre, które sprawi mi radość, które wzbudzi dobre uczucia, które napełni mnie szczęściem, ale również uzdolni mnie do przyjęcia tego, co jest trudne, bolesne, co będzie związane z nieszczęściem, z cierpieniem. Hiob kiedyś powiedział: dobro przyjęliśmy z ręki Boga, dlaczego zła przyjąć nie możemy? Nic nie dzieje się bez woli Bożej. Bóg jest Panem czasu, historii, ludzkiego życia. Nawet grzech nie dzieje się bez woli Bożej. Choć grzech nie pochodzi od Boga, pochodzi od nas. My grzeszymy, my czynimy zło. Ale Bóg, który szanuje naszą wolną wolę, wpisuje te nasze decyzje, nasze wybory, nasze wszelkie upadki, swoją świętą wolę. Święty Augustyn mówi, że dlatego, że Bóg potrafi z tego wyprowadzić dobro. Skoro Bóg dopuszcza nawet mój grzech, mój upadek, nieszczęście, chorobę, to tylko dlatego, że
ukrył w tym skarb, uzdrowienie, uwolnienie, sposób na rozwiązanie problemów, wyjście z trudnej sytuacji. Boże, Twoje błogosławieństwa są zawsze skuteczne. Chcę tego, czego Ty chcesz, ale jeśli będą trudne, nie przyjmę je, odrzucę, ucieknę, zrezygnuję. Dlatego poszerz moje serce, aby umiało przyjąć każde Twoje błogosławieństwo, również to trudne, to bolesne, z wdzięcznością, z radością. Rozszerz moje granice przyjmowania, pojmowania. I chyba to jest najtrudniejsze w naszym życiu. Jeżeli naprawdę chcemy, aby w naszym życiu działy się cuda, musimy pozwolić Bogu działać w taki sposób, jaki On tego pragnie, w taki sposób, jak On to widzi. On wie lepiej. Muszę Mu zaufać. Jeśli dzieje się coś niedobrego, muszę Mu zaufać. Oczywiście dzieje się coś niedobrego, bo podjąłem złą decyzję i teraz ponoszę tego konsekwencje. Bo wszedłem w okultyzm i teraz ponoszę tego konsekwencje. Ale skoro to zaistniało i Bóg na to się zgodził, to w tym jest coś dobrego. Nie w złu, ale jest coś dobrego ukryte. By było większe dobro dla mnie i dla moich bliskich. Dlatego jeśli ktoś zapatrzy się w zło, popadnie w rozpacz. Ale jeśli ktoś zapatrzy się w to błogosławieństwo, które jest tam ukryte, będzie miał nadzieję. W jego sercu będzie radość, będzie szczęście. Błogosławieństwo tłumaczone jest na język polski jako szczęśliwy. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy cierpią, błogosławieni, którzy są prześladowani, błogosławieni, którzy głodują. Wydaje się to paradoksem. Jak może być szczęśliwy człowiek, który cierpi, ubogi, który jest prześladowany, jak może być szczęśliwy? Ale żadne słowo Boga nie jest bez znaczenia. Ono jest bardzo głębokie. Nowy Testament, jak wiemy, jest napisany w języku greckim. I tam jest użyte takie słowo makarios, czyli błogosławiony. To słowo znaczy, przynajmniej jest tak tłumaczone, błogosławiony, czyli szczęśliwy. Ale my szczęście wiążemy z tym, co jest dobre. Natomiast to, co jest niedobre, nie kojarzy nam się ze szczęściem. Raczej z nieszczęściem. Ale to słowo makarios znaczy o wiele więcej, niż to możemy wywnioskować z naszego słowa szczęście. Grecy tym słowem nazywali bogów. To oni byli błogosławieni. Ale tym słowem też nazywali wyspę Cyp. Mówili Hemakaria, szczęśliwa wyspa. Dlaczego? Dlatego, że na niej były warunki sprzyjające życiu. Wszystko sprzyjało życiu. I roślinność, i klimat. Wszystko. Kto żył na tej wyspie, był błogosławiony, był szczęśliwy, bo wszystko sprzyjało jego szczęściu. I człowiek błogosławiony to taki, któremu wszystko sprzyja ku szczęściu. Nawet nieszczęście zamienia się w szczęście. We wszystkim człowiek doświadcza szczęścia. Mocą Boga nieszczęście zamienia się w szczęście.
Jabez mówi, obyś mnie skutecznie błogosławił. Boże, ja wiem. Nawet jeśli dopuścisz nieszczęście, to ja i tak będę szczęśliwy. Bo Ty z tego nieszczęścia wyprowadzisz dla mnie szczęście. Człowiek błogosławiony, człowiek szczęśliwy, to taki, który w każdej sytuacji się raduje. Kiedy jest dobrze, raduje się, bo jest dobrze. Kiedy jest źle, raduje się, bo w tym doświadczeniu zła ukryte jest dobro. Już na samą myśl raduje się jego serce. Jaki to skarb Bóg przygotował dla niego. Jakie to dobro Bóg z tego nieszczęścia wyprowadzi dla niego. Już się raduje, już jest wdzięczny. Te dwie prośby, które Jabez wypowiedział, one mogą nam pomóc w naszej modlitwie. My naprawdę możemy całkowicie Bogu zaufać. Ja mogę w każdej sytuacji mówić: Boże, przyjmuję wszystkie Twoje błogosławieństwa. Proszę o każde błogosławieństwo. Proszę również o te błogosławieństwa, które ukryłeś w tym nieszczęściu, które teraz mnie dotyka, w tej trudnej sytuacji, w której się znajduję. Przyjmuję to błogosławieństwo. Chcę tego błogosławieństwa. Pragnę tego błogosławieństwa. Błogosław mi. Dziękuję Ci za to, że ukryłeś w tym, co jest trudne, błogosławieństwo dla mnie. To powoduje radość. To sprawia, że zło ucieka. Wiemy, że jesteśmy często kuszeni do narzekania, do niezadowolenia. Zło wykorzysta nawet tych, których kochamy, aby się wzbudzić w nas złość i gniew, może czasem nienawiść. Może nawet nas doprowadzić do wypowiadania samoprzekleństwa: mam dość Ciebie, nie chcę Ciebie. Może nas nawet doprowadzić do zniszczenia życia w drugim człowieku, zniszczenia małżeństwa, relacji rodzinnych. Ale jeśli spojrzymy w taki sposób, jak Jabez, na każdą sytuację, to kiedy spotka nas przykrość, powiemy: Boże, dziękuję Ci. Jak się cieszę, że dotknąłeś mnie teraz, że dopuściłeś do mnie tę przykrość, a w niej swoje błogosławieństwo dla uzdrowienia mojego serca, dla uwolnienia mnie od egoizmu, od urazy, od chęci manipulowania życiem drugiego człowieka. Zwróćcie uwagę, że my często żyjemy wbrew Bożym błogosławieństwom. Nie chcemy przyjąć błogosławieństwa i dlatego niszczymy siebie i innych, manipulujemy innymi, znęcamy się nad nimi, katujemy ich słowem, naszymi jakimiś, cudzysłowie, dobrymi rozwiązaniami, pretensjami. Mamy żal i pretensje o to lub o tamto. Katujemy naszych bliskich. Chcielibyśmy mieć nad nimi władzę, chcielibyśmy, żeby robili to, co my uważamy za dobre. Chcemy być na miejscu Boga. Nie jak Ty chcesz, ale jak ja chcę. Dokładnie tak samo, jak postępujemy z Bogiem. Boże, nie to, co Ty chcesz dla mnie, ale to, co ja chcę w tej chwili. Będziecie jak bogowie, mówi demon, jeśli złamiecie Boże przykazanie. Będziecie znali dobro i zło. Sami będziecie decydować o tym, co jest dobre i co jest złe. Czyż to nie dzieje się w naszym życiu? Ja decyduję, co jest dobre dla mnie, co jest dobre dla Ciebie. Wcale się nie pytam Ciebie, co jest dobre dla Ciebie. Ja wiem, co jest dobre dla Ciebie. Ja się tego domagam, tego żądam. To chcę na Tobie wymusić. To nie jest Boże, to jest diabelskie. I z tym jest związane przekleństwo. Wiele rodzin, małżeństw jest przeklętych.
Bo jedno ze współmałżonków mieni się być Bogiem, choć nigdy Bogiem nie będzie. Więc staje się bożkiem, za którym stoi demon i niszczy i relacje małżeńskie, i drugiego człowieka, domagając się od drugiego człowieka, by był mi posłuszny, by robił dokładnie to, co ja chcę, żeby spełniał moje zachcianki, moje pragnienia. To nie niesie ze sobą błogosławieństwa, to niesie przekleństwo. I to sprawia, że rozpadają się małżeństwa, relacje rodzinne, przyjacielskie, bo żądam czegoś dla siebie, bo wymagam od drugiego, aby spełnił to, czego ja chcę. Niszczę i depczę wtedy jego wolność. Znęcam się psychicznie, manipuluję nim i wcale się z tego nie spowiadam. Kto z nas spowiadał się choćby z takich grzechów jak manipulowanie współmałżonkiem, wymuszanie na nim takiego czy innego zachowania, takich czy innych uczuć? Kto z nas spowiadał się, że znęcał się nad współmałżonkiem, że katował go słowami, pewnymi zachowaniami, na przykład cichymi dniami? A to są grzechy, które, jeśli nie będą wyznane, wciągają przekleństwo. Możemy żyć pod przekleństwem, zastanawiając się, dlaczego nie ma błogosławieństwa, dlaczego Bóg nie chce mnie wysłuchać, bo sam stałeś się Bogiem dla siebie, bo sam jesteś Bogiem dla swojej rodziny, współmałżonka, bo poszedłeś za głosem demona. Może warto właśnie dzisiaj, kiedy będziemy też przepraszać Boga i prosić o przebaczenie, uświadomić sobie, że dzieje się w moim życiu właśnie tak, dlatego że jestem na miejscu Boga. Chcę sam decydować. Zwróćcie uwagę, że Jabez jest takim człowiekiem, który uświadomił sobie, że Bóg jest Bogiem, więc Boże, nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz dla mnie. To jest postawa sługi. Jestem Twoim sługą. Boże, rozkazuj mi, co mam czynić, aby pełnić Twoją wolę. Zwróćcie uwagę to, co rozważaliśmy w czasie różańca, że nasze życie jest drogą służby, a ta służba polega na słuchaniu. Co chcesz, abym Ci uczynił? Co mogę zrobić dla Ciebie, byś lepiej się ze mną poczuł? Co mogę zrobić dla Ciebie, abyś był choć o troszeczkę szczęśliwszy ze mną? Nie co Ty masz zrobić dla mnie, ale co ja mogę zrobić dla Ciebie. Bo jeśli będzie na przykład w małżeństwie, w rodzinie, czy w jakiejkolwiek relacji zasada handlu, ja zrobię coś dla Ciebie, ale Ty za to musisz coś zrobić dla mnie, to nie będzie to służba, to będzie handel, to będzie egoizm. I w małżeństwie wielu tak żyje. Ja coś Ci zrobiłem, ugotowałam, wyprałam, dlatego nie ma świętości, nie ma błogosławieństwa. Błogosławieństwo związane jest ze służbą. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego i wypełniał wiernie to, co On Ci nakazuje, będziesz błogosławiony. W mieście, na polu, do czego przyłożysz rękę, wszystko będzie błogosławione. Wszystko Ci się uda, a nie udaje się, bo nie służysz. Jeśli chcemy
być błogosławieni. Jeśli chcemy doświadczać błogosławieństwa, musimy zdobyć się na służbę. Musimy zdobyć się na służenie Bogu w drugim człowieku. To jest droga uświęcenia. Nie uświęcają nas modlitwy, pokuty, jakieś akty pokutne, ale służba drugiemu człowiekowi, która często jest trudna, która jest największą pokutą, największą ofiarą, ale nie wybieraną, ale przyjmowaną. Przyjmuję to, czego Bóg ode mnie oczekuje, bo wiem, że to będzie dla mnie najlepsze. Nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz. To jest chyba najtrudniejsze, ale też najlepsze, bo chroni nas przed złem. Diabeł nie jest sługą. Nie chciał służyć, nie będę służył. I stał się demonem. Za anioła stał się demonem. Ktoś, kto nie służy, czy to w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w zakonie, czy gdziekolwiek indziej, staje się demonem. A demon to taki, który niszczy, który sprawia, że drugiemu człowiekowi, nie tylko jemu, ale drugiemu człowiekowi żyje się źle. Jeśli ja mam zły dzień, to ty, dlaczego masz się cieszyć, też będziesz miał zły dzień. Tak działa diabeł. Skoro ja mam źle, ty nie możesz mieć lepiej ode mnie. Też będziesz miał źle. W służbie jest inaczej. Ja mogę mieć źle, byleś ty miał dobrze. Bo wiem, że to jest moja służba i droga uświęcenia. Nieważne, że ty nie odwzajemnisz miłości, że nie odwzajemnisz tej służby, że nic mi nie uczynisz, nie podziękujesz, nie zauważysz tego, to nieważne. Ważne, że ja mogę coś zrobić dla ciebie, że mogę ci usłużyć, sprawić ci radość, ulżyć, sprawić, że lepiej ci się będzie żyło. To się liczy, bo tego oczekuje ode mnie Pan. Dlatego poszerz moje serce, Boże, bo jeśli nie poszerzysz, to nie zdobędę się na służbę. Będę znów wciąż uprawiał handel wymienny, coś za coś. Nie będę bezinteresowny, ale jeśli poszerzysz moje serce i uzdolnisz go do przyjmowania tych trudnych błogosławieństw, to wtedy będę służył i wypełnił Twoją wolę, nawet jeśli w zamian nic tu na ziemi nie otrzymam. Obyś mnie skutecznie błogosławił i rozszerzył granice moje. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Za chwilę będzie konferencja, ale pozwólcie, że jeszcze parę słów na temat książek. Wspominałem już o książce Ziemi Egipskiej do Ziemi Obiecanej, ale która może pomóc nam przyjrzeć się naszym sercu, naszym postawom, naszym modlitwom. Może odkryć prawdę o tym, jak wygląda nasze życie. Druga to Drogi Bożego Uzdrowienia i tam jedna z konferencji pokazuje, w jaki sposób możemy doświadczyć uzdrowienia również w sakramencie pokuty, który jest sakramentem uzdrowienia. Trzecia to W miłości nie ma lęku, w której możecie znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Wiele osób ma problemy małżeńskie, rodzinne. Te pytania, które są zawarte w tej książce, one zrodziły się na rekolekcjach, przy różnych spotkaniach. Wiele osób pyta, jak się modlić, jak przyjść z pomocą synowi, córce, jak się uwolnić, jak powrócić do zdrowia. Tam znajdziecie odpowiedź.
Tam jest też podane kilka takich propozycji. Między innymi jest tam też propozycja modlitwy Jabesa. Chciałbym też wam polecić dzisiaj książkę Miłość Boga. Oprócz treści dotyczących miłości Boga, znajdziecie tam modlitwę uzdrowienia serca, którą napisał ojciec James Maniakal. Modlitwa, która może pomóc wielu osobom doświadczyć uzdrowienia wewnętrznego. Tak jak w tej książce Z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej odkryjecie prawdę o sercu, tak tutaj poprzez tę modlitwę można pomóc sobie, czy też Bogu dotknąć naszego serca. Można przyjąć uzdrowienie. Ta modlitwa jest dość długa, więc można sobie podzielić na kilka części i na przykład jedną część odmawiać przez kilkanaście dni. Nie dlatego, że powtarzanie tej modlitwy ma większy skutek, ale dlatego, że w czasie odmawiania można sobie uświadomić, że jesteśmy dotykani przez Boga w konkretnej sytuacji. W sytuacji, w której zostaliśmy zranieni. Więc tę książkę wam polecam, Miłość Boga. Oraz jeszcze jedną, która myślę, że warta jest też polecenia, książka o księdzu Dolindo. Jezu, ty się tym zajmij. O niezwykłej postaci, o kapłanie, który był prześladowany przez Kościół, a jednak ani jednym słowem źle się nie wyraził o Kościele. A kiedy inni zaczęli krytykować Kościół z tego powodu, jak on jest traktowany, jak go traktuje Kościół, wtedy ganił, kazał iść do spowiedzi. Jest to kapłan, który wiele wycierpiał, a jednak był wierny Kościołowi. Był posłuszny Kościołowi. Uczy nas takiego posłuszeństwa i służby Kościołowi, czego w dzisiejszym świecie nie ma, w dzisiejszych czasach nie ma. Krytykuje się wszystkich. Sami wiecie, że w internecie można znaleźć wszystko i wielu nawet, myślę, że nawet nieświadomie, korzysta z tych treści, źle myśląc, czy nawet źle mówiąc o papieżu, o biskupach, kapłanach, przede wszystkim o Kościele. To nie jest dobre, to jest też takie diaboliczne, bo zła mowa. Święty Paweł mówi, o nikim źle nie mówcie, o nikim źle nie mówcie. Nie tylko o wierzących, ale również o niewierzących. Dlaczego? Dlatego, że zła mowa zatruwa serce. Dziś mówisz źle o kimś, jutro ktoś źle powie o tobie i cię zrani. I poprzez to zranienie będziesz związany demonem, którego przywołałeś, mówiąc źle o innych. Polecam wam tę książkę, na pewno będzie też takim rachunkiem sumienia, jak chodzi o złe słowa, czy o posłuszeństwo, o brak posłuszeństwa. Po tej konferencji będzie modlitwa przebaczenia. Będziemy przepraszać Boga, prosić o przebaczenie i też przebaczać. Przywołamy też te treści, które zrodziły się podczas dzisiejszej konferencji. Jutro zaś będzie modlitwa uniżenia. Będziemy przepraszać za wszystkie grzechy przez nas popełnione, za grzechy popełnione w naszych rodzinach, przez naszych przodków i wynagradzać Panu Bogu w takiej modlitwie uniżenia, pokutnej, starożytnej modlitwie Kościoła, kiedy leżąc z krzyżem przed Panem, jak proch, uniżając się tak nisko, będziemy prosili o miłosierdzie. Warto skorzystać z tej jutrzejszej modlitwy, bo nie zawsze mamy taką możliwość wynagradzania Panu Bogu za grzechy. A skoro jest taka okazja, to warto. Jeśli ktoś z Was może i to niech też włączy w tę modlitwę post. Na tyle, ile może, bo może ktoś nie może pościć ze względu na pracę. Ale jeśli ktoś może, niech włączy w tę modlitwę też post.
Można na przykład zrezygnować z jednego posiłku, czy z dwóch, czy też go ograniczyć ilość. Niech to będzie dowolne. Niech każdy z was, tak jak poczuje w sercu, niech to uczyni. By ta nasza niewielka pokuta, to uniżenie, to niewielkie, bo ograniczone w czasie też wynagradzanie Panu Bogu za grzechy będzie miłe i Bóg przyjmie i wysłucha. Połączymy to z ofiarą Jezusa Chrystusa, prosząc o miłosierdzie dla nas i dla naszych przodków. W środę zaś będzie modlitwa o uzdrowienie i o uwolnienie, ale pamiętajmy, że kiedy słuchamy słowa, kiedy trwamy przed Najświętszym Sakramentem, jesteśmy uzdrawiani. Więc nie tyle w środę, ale przez całe rekolekcje jesteśmy uzdrawiani. O wielu uzdrowieniach może dopiero w środę się dowiemy, ale już ten proces uzdrawiania jest. Dlatego ufajmy Panu. Może zdarzyć się tak, że przed jutrzejszą modlitwą czy środową pojawią się jakieś dolegliwości, gorączka. Nie dajcie się wystraszyć. Nawet jeśli będzie wysoka gorączka, przyjdźcie. Bo to jest znak, że komuś zależy na tym, byście w tej modlitwie nie wzięli udziału. Jeśli nawet ktoś będzie zmęczony, nie będzie się chciało, wbrew temu warto, warto. Bo jest to niezwykła łaska, że razem, wspólnie w tej świątyni, przed Najświętszym Sakramentem, możemy ukorzyć się przed Bogiem, wynagradzając w ten sposób za nasze grzechy, grzechy naszych rodzin i naszych przodków. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, mamy temat rekolekcji, modlitwa Jabesa. Jabez, modlitwa, która zmienia życie. Myślę, że wielu z was już zauważyło, nawet się może poczuło trochę rozczarowanymi, bo niektórym mogło się wydawać, że to rekolekcja, w których zostanie pokazana modlitwa, która może zdziałać cuda. A jak się przekonujecie przez te ostatnie dni, szczególnie po dzisiejszym kazaniu na mszy, przechodzimy takie trudne tematy i trudne chwile. Dążymy jakby do końca tych rekolekcji, do środy. To błogosławieństwo Jabesa ma się stać naszym błogosławieństwem i rzeczywiście ono może zmienić bardzo życie nasze. Może ma niesamowitą moc, ale staramy się Wam tutaj, Ojciec Józef, szczególnie ja też, choć trochę, pokazać właśnie, w jaki sposób do tego błogosławieństwa się przygotować, jak je przyjąć. Jak postępować, co zrobić, żeby to błogosławieństwo, ta modlitwa stała się rzeczywiście naszą i przyniosło wielki owoc. I dzisiaj, moi drodzy, temat, który ja chcę podjąć, znowu nie jest łatwy. Błogosławieństwo i przekleństwo. Ojciec już na mszy w dużej części ten temat też podejmował. Mówił, czym jest błogosławieństwo, mówił o przekleństwie. I padały takie trudne bardzo słowa. I to są słowa, które dotyczą każdego z nas. To nie są słowa, które mają kogokolwiek tu oskarżać, pokazywać palcem, że jest gorszy. One dotyczą każdego z nas, dlatego że każdy z nas jest człowiekiem, który ma właśnie problem. Problem przede wszystkim sercem. I chciałbym Wam na początku przeczytać fragment w wielkim skrócie, wybrane kilka zdań z Psalmu 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota. Bóg zna człowieka, przenika człowieka, przenika naszą duszę. Lepiej niż my sami siebie znamy. I dalej możemy jeszcze przeczytać bardzo ważne zdanie. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Możemy na różne sposoby interpretować to zdanie. Nie ma słowa na naszym języku, a Bóg zna je w całości. Można powiedzieć, Bóg zna przyszłość, dlatego. Ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli też na to zdanie
na to sformułowanie od jeszcze innej strony, właśnie od strony serca. Dlaczego Bóg zna słowa, których jeszcze nie wypowiadamy? On już je zna. Dlatego, że Bóg zna nasze serce. Bóg zna serce człowieka. Wie, co jest w naszym sercu, a słowa, które wypowiadamy, płyną z naszego serca. Bóg bada człowieka, bada według serca. Słucha tego, co jest w naszym sercu. Czasami słowa, które wypowiadamy, nie zawsze są zgodne z tym, co jest w naszym sercu. Można powiedzieć, są sprzecznością tego, co jest w naszym sercu. Możemy wypowiadać piękne słowa, a w sercu może być coś zupełnie innego i Bóg też to widzi. Dlatego On przede wszystkim zwraca uwagę na nasze serce, bo ono pokazuje stan, nasz wewnętrzny stan, nasze prawdziwe uczucie. I teraz do tych słów dołożę jeszcze fragment z 1 listu do Koryntian, 13 rozdziału z hymnu miłości. Tam jest takie zdanie. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. To jest, można powiedzieć, to samo, co w tym psalmie 139. Można wypowiadać piękne słowa. Nawet tutaj do mikrofonu teraz, tak jak mówię do Was. Ale jeżeli w sercu nie będzie miłości, to tak naprawdę jest to ten człowiek, który tu stoi teraz, mówi, jest tym cymbałem brzmiącym. Jeżeli w sercu jest coś zupełnie innego niż to, co się mówi, to ta mowa jest właśnie takim brzęczeniem. Ten, kto wypowiada te słowa, jest takim cymbałem brzmiącym, a Bóg wie, co jest w sercu. Na to musimy zwracać właśnie w naszym życiu uwagę. Kiedy chcemy mówić za chwilę o błogosławieństwie, o przekleństwie, to właśnie to jest sedno błogosławieństwa, to jest sedno przekleństwa. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że błogosławieństwo, jak już tu słyszeliście dzisiaj na kazaniu od Ojca, błogosławieństwo jest życzeniem dobra. Benedicere, czyli dobrze mówić, dobrze życzyć. Ale to nie mogą być tylko i wyłącznie słowa, bo wtedy jest to właśnie ta miedź brzęcząca. To jest przyzwyczajenie, to jest nawyk, to jest dobry zwyczaj. Owszem, jest to miłe, ale nie będzie to takim prawdziwym błogosławieństwem, jeżeli w sercu będzie nienawiść. Jeżeli w sercu będzie brak przebaczenia, będzie obojętność na drugiego człowieka. A wypowiadamy słowa tylko dlatego, że tak wypada. I tak samo, to samo dotyczy modlitwy, przemawiania, mówienia, rozmów. Bóg patrzy na serce, na to, co jest w sercu. I teraz, jeżeli w naszym sercu jest dobro, jest życzliwość drugiego człowieka, jest miłość, to każde słowo, które wypowiadamy do tej drugiej osoby, jest już błogosławieństwem. Mało tego, my nawet tych słów błogosławieństwa nie musimy wypowiadać. Jeżeli my mamy w sercu życzliwość dla drugiego człowieka, mamy miłość dla drugiego człowieka, to wszystko, co dla niego robimy, jest błogosławieństwem. Nasze zachowanie w stosunku do niego jest błogosławieństwem. I nawet gdybyśmy tych słów nie wypowiedzieli, nawet gdybyśmy tych czynów nie wykonali, bo tej osoby nie ma przy nas, to w naszym sercu jest błogosławieństwo. Bóg to widzi. On to widzi, bo widzi nasze serce. On wie, że kiedy tylko będzie okazja, kiedy tylko będzie możliwość, my to błogosławieństwo wypowiemy. On już zna te słowa, które może padną jutro, może za tydzień, bo wie, że w naszym sercu jest miłość do człowieka, jest dobro, jest życzliwość, czyli jest błogosławieństwo i Bóg, który jest miłością, nie potrafi na taki stan duszy, stan serca nie odpowiedzieć. Dlatego, że ta miłość jest zanurzona, zatopiona właśnie w Bogu, w Bożej miłości. Nie bylibyśmy w stanie kochać, nie będąc zanurzonymi w Bogu. Więc jeżeli potrafimy kochać, jeżeli potrafimy być życzliwymi dla drugiego człowieka, to tylko dlatego, że właśnie ten Boży Duch nas wypełnia. Człowiek, który pozwala działać Duchowi Świętemu w sobie, ten człowiek będzie miał życzliwość, będzie miał łagodność, będzie miał pokój, który będzie widać na zewnątrz. I to są właśnie też te owoce działania Ducha Świętego. Tam, gdzie działa Duch Święty w człowieku,
przez człowieka. Taki człowiek jest łagodny, jest życzliwy dla innych. Z takim człowiekiem się bardzo chętnie przebywa, spotyka, rozmawia czy modli. Tam, gdzie nie ma tego działania Ducha Świętego, gdzie człowiek czy serce człowieka jest zamknięte na Boga, tam też nie ma miłości. Nie ma tej życzliwości, nie ma łagodności, jest niepokój. To, o co mówiłem wam w pierwszym dniu, pamiętacie może o tym rozeznawaniu myśli bożych, anielskich, myśli diabelskich. Te myśli Boże, anielskie skłaniają nas do rozeznawania sprawy w spokoju, właśnie w tej miłości, bez przynaglenia. Myśli diabelskie wprowadzają niepokój, wprowadzają złość, bo dzieje się coś nie według naszej myśli, nie tak, jak my byśmy chcieli. Człowiek, który jest przeniknięty właśnie taką miłością, życzliwością dla drugiej osoby, błogosławiąc tej osobie, można powiedzieć, ściąga Boże błogosławieństwo na tą osobę, której błogosławi, której dobrze życzy. Jeden z kardynałów polskich dość dawno, mówiąc między innymi o rodzinie, mówił też, czym jest błogosławieństwo ojca. Mówił, jak wielkie znaczenie ma błogosławieństwo ojca dla rodziny, dla całej rodziny, dla dzieci. Mówi, że błogosławieństwo ojca to właśnie nie są tylko słowa, które on wypowiada. Błogosławieństwo ojca to jest właśnie ta jego dbałość o dom, dbałość o rodzinę, praca. Wszystko, co wykonuje dla własnego domu, dla własnej rodziny. To jest jego błogosławieństwo. Dlaczego? No bo właśnie to płynie z serca. Często ten ojciec jest taką osobą, jak to z mężczyznami bywa, że nie potrafi miłych słów wypowiadać, pokazywać swojej słabości rzekomo. Ale właśnie ta dbałość o rodzinę jest błogosławieństwem, bo robi to z miłości. Bóg to serce widzi. Widzi, że ten człowiek, ten mężczyzna, ten ojciec, ta głowa rodziny dba o tą rodzinę. Jest to błogosławieństwo. I tak ten kardynał powiedział, to błogosławieństwo buduje potężne mury wokół tej rodziny i tych murów zło nie jest w stanie pokonać. Właśnie tym błogosławieństwem. Popatrzmy teraz na dzisiejsze rodziny, wiele rodzin dzisiejszych, jak rzeczywiście zło dotyka tych rodzin, jak te rodziny są niszczone przez zło. Różnego rodzaju zło. Ale dlaczego? Bo te rodziny są takimi rodzinami, gdzie tego błogosławieństwa nie ma. Szczególnie tego błogosławieństwa ojca. Zły duch ma bardzo prosty dostęp do takich rodzin. Przekleństwo. Przekleństwo jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Przekleństwo również wypływa z serca. Przekleństwo również płynie z serca, ale nie płynie z miłości. Tym drugim uczuciem, które pojawia się w naszym sercu, czy może się pojawić, jest właśnie nienawiść. Jest ten gniew, jest złość na drugiego człowieka. Czasami na Boga, czasami na siebie. Nienawiść do siebie, nienawiść do drugiego człowieka. W takim sercu, gdzie jest nienawiść, bardzo łatwo rodzi się właśnie zło życzenie. Bardzo łatwo rodzi się przekleństwo. I tak jak przy błogosławieństwie, które właśnie wypływa z miłości, przy błogosławieństwie objawia się moc Boża. Czyli Pan Bóg wchodzi w nasze życie i zaczyna błogosławić. Ten, który błogosławi, w pierwszej kolejności doświadcza tego błogosławieństwa Bożego, bo On jest jakby tym pierwszym, który woła o to błogosławieństwo. I on doświadcza w pierwszej kolejności tego Bożego błogosławieństwa, to w przypadku przekleństwa, które płynie z nienawiści, w przypadku złorzeczenia, które płynie z nienawiści, gniewu, które płynie również z nienawiści, ze złości. W takiej sytuacji tą pierwszą osobą, która doświadcza przekleństwa, jest ten, kto nienawidzi. Ten, kto nienawidzi. On w pierwszej kolejności jest ofiarą złego ducha. Dlatego, że nienawiść to jest pewne środowisko, tak to nazwijmy. Tak jak miłość jest takim środowiskiem, w którym Pan Bóg działa. To jest obszar jakby działania Boga, to jest miłość. Natomiast nienawiść jest takim obszarem, w którym zły duch czuje się najlepiej. Bo to jest część jego natury. To główna część jego natury. Bóg żyje tylko miłością, bo Bóg jest miłością. Natomiast diabeł żyje tylko nienawiścią, bo jest nienawiścią.
I teraz tam, gdzie pojawia się nienawiść, tam pojawia się zawsze zły duch. I taki człowiek, który nienawidzi, który zło rzeczy, jest pierwszą ofiarą właśnie działania złego ducha, bo to ten człowiek tak naprawdę zaprasza go do tego swojego życia. I przekleństwo, złorzeczenie często powoduje nieszczęście również dla tych, którzy są przeklinani, którym się złorzeczy. I powtarzam jeszcze raz, w pierwszej kolejności przekleństwo dotyka tego, kto złorzeczy. Kto przeklina, kto nienawidzi. I tu nie muszą być żadne warunki spełnione. Nienawiść otwiera nas natychmiast na złego ducha. Natomiast jeżeli przeklinamy drugiego człowieka, życzymy mu źle, serca właśnie, tak bardzo serca z nienawiści, to żeby przekleństwo było skuteczne, muszą być, czy powinny być, jakby dwa warunki spełnione. Oczywiście mówimy o świecie duchowym i tutaj nie jest tak, że tu są pewne schematy, reguły, one muszą być zachowane, wypunktowane, ale tak z doświadczenia, z obserwacji, tak wynika, że tak rzeczywiście jest, bo gdyby tak nie było, to tak naprawdę wszyscy moglibyśmy być w jednym momencie zniszczeni przekleństwem. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto nas nienawidzi, kto nam złorzeczy, kto nas przeklina. Jednak jakoś się trzymamy. I teraz, co obserwujemy, co jest potrzebne, żeby przekleństwo było skuteczne, lub może odwrotnie, żeby nie było skuteczne. Człowiek, który przeklina, który złorzeczy, musi być przede wszystkim w jakiś sposób na złego ducha bardzo otwarty, czyli właśnie przez nienawiść. No ktoś, kto złorzeczy, kto przeklina, ma w sercu nienawiść, czyli spełnia ten pierwszy warunek. I tu już mu więcej nie ma, nic nie jest potrzebne, dlatego powtórzę trzeci raz. I ten człowiek już jest otwarty na diabła, bo nienawidzi. Ale żeby to przekleństwo było skuteczne, to ten człowiek właśnie musi mieć autorytet w świecie duchowym. Ten autorytet w świecie złych duchów daje mu nienawiść. To już jest spełnione. Takim człowiekiem może być też człowiek, który zajmuje się jakby zawodowo czarami, magią. No ale tam też jest nienawiść w tym sercu. Czyli ten człowiek jest otwarty na złe duchy, poza tym on jest im jakby oddany z racji tego, czym się zajmuje. Więc taki człowiek również może te przekleństwa rzucać. Mamy choćby magię wudu, makumba. Magia, która... Dwa rodzaje magii są też inne, które są nastawione na rzucanie przekleństwa, tak zwane magie transferu, czyli przenoszenia zła na drugiego człowieka. I teraz to jest jakby pierwszy warunek. Dodatkowo w tym pierwszym warunku jest jeszcze łączność z tym, kto jest przeklinany, czyli więzy krwi. To jest taka szczególna jakby dziedzina przekleństwa, czy rodzaj przekleństwa, bardzo niebezpieczny i bardzo przykry, dlatego że tam, gdzie są więzy krwi, czyli pomiędzy na przykład rodzicami i dziećmi, tam również przekleństwo może być skuteczne. Dlatego że rodzice mają władzę nad dziećmi. Rodzice mają wielką władzę błogosławienia przede wszystkim. I błogosławieństwo właśnie ojca, błogosławieństwo matki naprawdę może dzieciom ułatwić życie. Błogosławieństwo ojca, matki powoduje, że zło traci prawo do dziecka. Nie jest w stanie zaatakować dziecko, jeżeli ojciec, matka błogosławią swoje dzieci. Władza rodziców jest tak bardzo potężna, ma tak wielką moc. W przypadku błogosławieństwa, w przypadku miłości do dziecka. Właśnie to błogosławieństwo, ta miłość buduje te mury, których złe duchy nie są w stanie pokonać. Ale teraz jeżeli ci sami rodzice, mający właśnie tę władzę nad dzieckiem, mający te więzy krwi, będą temu dziecku, będą przeklinać, bo może dlatego, że wyszło za mąż, czy ożeniło się z nie tą osobą, którą oni by chcieli. Niestety takie rzeczy się dzieją i dobrze wiecie, że takie rzeczy się dzieją. I ci rodzice myślą, że wyrażają swoją opinię, mówiąc, że ja wam nigdy nie pobłogosławię, a niech się wam nie wiedzie. Jak jesteście tacy mądrzy, tacy samodzielni, nie ma w tym miłości, nie ma w tym błogosławieństwa. To jest to już złorzeczenie. Demon to widzi i mówi, skoro ty masz władzę nad swoim dzieckiem i ty dajesz temu dziecku w prezencie nie miłość matczyną czy miłość ojca, tylko dajesz temu dziecku nienawiść, złorzeczysz temu dziecku, nie życzysz mu dobra, no to
stajemy się przyjaciółmi, bo ja Twoim dzieciom również dobrze nie życzę. Dajesz mi prawo, żebym tym dzieciom mógł szkodzić. Przekleństwo jest po prostu takim biletem dla złego ducha. Biletem skierowanym w konkretne miejsce, do konkretnej osoby. I ten bilet musi być poparty właśnie tym autorytetem. Autorytetem jest nienawiść, autorytetem jest oddanie się złym duchom, ale tym autorytetem jest również, są więzy krwi rodziców z dziećmi. Czyli to bliskie pokrewieństwo. I zły duch wtedy, można powiedzieć, dostaje prawo do działania. I tutaj wchodzą niektórzy teoretycy i mówią, to jest niemożliwe, przecież Bóg jest większy, Bóg jest potężniejszy. Zbyt prosto jest to, żeby mógł diabeł działać w takiej sytuacji. Mają trochę racji. Dlatego, że Bóg jest potężniejszy od złego ducha. Więc nie powinno być to takie proste. I zły duch rzeczywiście nie może nam zaszkodzić, ale tylko wtedy, kiedy nie ma do nas dostępu. Jeżeli my żyjemy w stanie łaski uświęcającej, staramy się żyć dobrze, nie krzywdzimy innych osób, a szczególnie jeżeli nie wyrządziliśmy krzywdy tym, którzy nam złorzeczą. Jeżeli popełniamy grzechy, spowiadamy się z tych grzechów, przyjmujemy sakramenty święte, to rzeczywiście ci teoretycy w tym momencie mają rację. Wtedy przekleństwo nas nie dotknie. No bo gdyby w takiej sytuacji nas dotknęło przekleństwo, no to można byłoby zacząć wątpić w moc sakramentów. Dlatego człowiek, który jest blisko Boga, który przyjmuje sakramenty, nie krzywdzi innych, nie żyje nienawiścią, a jest przeklinany, ten człowiek jest bezpieczny. Właśnie kapłani wudu, o którym tu wspomniałem, oni mówią, że nie wolno rzucać przekleństw, czarów na ludzi dobrych. Bo to po prostu wraca. Tak się mówi, że zło powraca. To jest taka przenośnia, w której jest dużo sensu właśnie. Takie powiedzenie. Powraca w jakiś sposób? Zło osobowe. I znowu wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Ten, kto przeklina, ma największy problem. Bo jeżeli on zło rzeczy, przeklina, można powiedzieć, wysyła te złe duchy, żeby szkodziły temu człowiekowi. A ten człowiek jest chroniony. To te demony wracają ponownie do tego, który je wysłał. Dostanie jeszcze bardziej za to, co zrobił. Że naraził je na spotkanie z Bogiem. Na spotkanie z Duchem Świętym, który w tym człowieku działa, bo ten człowiek jest otwarty na tego Ducha Świętego, przyjmuje sakramenty, działa w nim łaska Boża. Demony, można powiedzieć, w tym momencie doznają cierpienia, spotykając się z Bogiem. Tyle może o przekleństwie, bo też nam czas nie pozwala więcej, ale jeszcze jeden temat. Dlaczego? Dlaczego ważne? Dlatego, że dzisiaj właśnie będzie modlitwa przebaczenia zaraz. Myślę, że warto też o tym powiedzieć chociaż parę słów. I tak się cały czas zbliżamy do tych końcowych. Jeszcze dwie konferencje mnie zostało, musicie jeszcze to znieść, ale jutro będzie już na temat okultyzmu bardzo, znaczy dużo, tyle ile czas pozwoli, żeby też za te grzechy okultyzmu przepraszać w jutrzejszej modlitwie uniżenia. Natomiast jest jeszcze jedna dziedzina bardzo związana właśnie z tym przekleństwem. Ta, o której dzisiaj będzie dotyczyła modlitwa. Ta, która będzie za chwilę, a mianowicie przebaczenie. Przebaczenie drugiemu człowiekowi. Było już na ten temat dzisiaj mówione. Ja dodam kilka zdań do tego. Otóż, moi drodzy, przebaczenie jest niezbędne. Jest konieczne, żeby mieć relację z Panem Bogiem. Bez przebaczenia człowiek nie może mieć relacji z Bogiem. Może być właśnie znowu jak ten cymbał brzmiący, jak ta miedź brzęcząca, czyli wypowiadać słowa modlitwy, pięknej modlitwy. Ale będzie to właśnie takie brzęczenie. Dlatego, że w sercu będzie nienawiść, dlatego, że w sercu nie będzie przebaczenia. A wrócę znowu do tych słów, które przeczytałem na początku. Nie ma jeszcze słowa na moim języku, a Ty, Panie, znasz je w całości, bo Ty znasz serce człowieka. Ty wiesz, co jest w moim sercu. I teraz, jeżeli z mojego serca płynie właśnie nienawiść, jeżeli z mojego serca płynie złość do drugiego człowieka, nie ma tam przebaczenia. A słowa pojawiają się piękne, one
zupełnie nie współgrają z tym, co jest w sercu, a Bóg bada serce człowieka, patrzy na nasze serce. I dlatego zawsze powtarzamy, że brak przebaczenia zamyka człowieka na działanie Boga. Nie Bóg się na nas obraża, odsuwa. Po prostu nasze serce jest zupełnie inne niż to, co jest w naszych ustach, co wychodzi z naszych ust. Zresztą sam Pan Jezus powiedział, przychodzisz przed ołtarz, chcesz złożyć ofiarę, chcesz się modlić, jesteś niepojednany z bratem, wyjdź, zostaw tą ofiarę, nie składaj jej, idź, pojednaj się, wróć i dopiero wtedy ta ofiara będzie przyjęta, wtedy ona ma sens. Jeżeli twoje serce zostanie uwolnione od tego, co zamyka cię na Boga, otwiera cię na diabła. Moi drodzy, w pierwszym dniu pierwszej konferencji mówiłem nieco na temat godności człowieka i do tego pewnie wrócimy w ostatni dzień jeszcze raz, bo to warto powtarzać, godności tego, kim jesteśmy wobec Boga. I warto to przypomnieć. Dlaczego? Dlatego, że musimy sobie uświadamiać, mówiąc o przebaczaniu, uświadamiać, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Ciebie, mnie, tych, którzy nas krzywdzili. Oni może nam wyrządzili rzeczywiście wielką krzywdę. I mamy rację, kiedy mówimy, że nas zranili, że postąpili bardzo źle w stosunku do nas. I nie chodzi też o to, żeby mówić, że nic nam złego nie uczynili, nic złego się nie stało. Ale ten człowiek nie został w taki sposób stworzony. Może ty masz szczęście, czy ja mam szczęście, że nie postępowaliśmy tak jak tamten właśnie. Ale Bóg pragnie zbawienia nas i tamtych ludzi, którzy nas krzywdzili, którzy nam wyrządzali krzywdę. Dlaczego? Dlatego, że ich też stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo, też ich kocha, ale ci ludzie bardzo zbłądzili. Zgrzeszyli, popełnili wiele nieprawości, ale też Bóg chce ich obdarzać swoim miłosierdziem i przyjąć do siebie. Chce, żeby byli zbawieni tak samo jak my. I teraz, jeżeli my odmawiamy im przebaczenia, to znowu stajemy po przeciwnej stronie do Boga. Nie patrzymy na to, co sprawiło, że oni są tacy, a nie inni, w jakiej rodzinie oni się wychowali, w jaki sposób oni byli krzywdzeni, może dziesięciokrotnie bardziej niż nas krzywdzili. Po prostu nie potrafią żyć inaczej. I nie chcę w ten sposób tłumaczyć zła, ale chcę tłumaczyć człowieka. Dlatego, że Bóg tak właśnie na nas patrzy. Idziecie do konfesjonału, idziemy do konfesjonału, spowiadamy się. W ciągu kilku minut nasze grzechy zostają całkowicie odpuszczone. Ani jednego nie ma. Można powiedzieć, to jest nieludzkie, no bo to nie jest ludzkie. Bo człowiek tak nie potrafi wybaczyć. A Bóg tak. Dlaczego? Dlatego, że Bóg widzi ciebie takim, jakim cię stworzył. Nie patrzy na ciebie przez pryzmat twoich grzechów, tego brudu. Ten brud mu przeszkadza w patrzeniu na ciebie. Więc jeżeli idziesz, mówisz, Boże, żałuję za moje grzechy. Wyrzekam się ich, postanawiam żyć lepiej. Pan Bóg mówi, natychmiast to zabieram, bo chcę cię wreszcie widzieć takiego, jakim cię stworzyłem. Można powiedzieć, jest szczęśliwszy niż my, że tak się dzieje. Że pozwalamy mu zabrać te grzechy. Tylko właśnie, Pan Bóg tak szanuje wolność człowieka, że potrzebuje naszej zgody na zabranie naszych grzechów. I to robi w jednym momencie. Bo On wie, co spowodowało, że żyjesz w taki sposób, a nie inny. On wie, dlaczego te grzechy popełniłeś. Wie, co cię do nich skłoniło. Oczywiście sami popełniamy grzechy. Dobrowolnie. Ale Pan Bóg doskonale wie, jakimi nas stworzył. I wie, co spowodowało, że grzeszymy. Więc jeżeli tylko prosimy o przebaczenie, zabiera te grzechy natychmiast. My jesteśmy bardziej ludzcy, to znaczy nie wybaczamy. Nie potrafimy wybaczyć tak, jak Bóg wybacza w jednym momencie. Potrafimy powiedzieć, że przebaczamy, ale za 2 lata potrafimy wypomnieć wszystko to, co było wcześniej. Korzystamy z okazji tylko, żeby to komuś wygarnąć. Pan Bóg tego nie chce. Pan Bóg chce, żebyśmy postępowali tak, jak On, czyli żebyśmy byli Jego przyjaciółmi, żebyśmy potrafili wybaczać grzechy, które w stosunku do nas ktoś popełni. I wtedy stajemy się takim przyjaciółmi Boga. I wtedy rzeczywiście nasze serce się otwiera na działanie Boże, na łaskę Bożą. Wtedy to błogosławieństwo Jabesa staje się czymś takim szczególnym również dla nas. Wtedy modlimy się o uzdrowienie i często tego uzdrowienia doświadczamy. Modlimy się o uwolnienie, doświadczamy uwolnienia. I sam wiem z tej właśnie mojej posługi, z tej praktyki, jak
bardzo wielkim problemem jest właśnie w uwolnieniu, jest brak przebaczenia. Jeżeli osoba nie jest w stanie przynajmniej zapragnąć przebaczenia, przynajmniej nie zapragnie przebaczyć tym, którzy skrzywdzili, tak naprawdę uwolnienie ciągnie się latami. Bo ten brak przebaczenia zamyka serce ludzkie właśnie na działanie łaski Bożej. Jeżeli wybaczamy drugiej osobie, pragniemy przynajmniej tego przebaczenia, mówimy: Panie Boże, pragnę wybaczyć, nie umiem, ale pragnę, to stajemy się takimi prawdziwymi przyjaciółmi Boga, bo mamy takie same pragnienia jak Bóg. Przyjaciółmi są ci, którzy mają podobne pragnienia. W podobny sposób myślą, może nie identycznie, ale pragnienia te główne mają takie same. Ciężko być przy drugiej osobie, która ma zupełnie inne pragnienia, która nie liczy się z naszymi pragnieniami. I tak samo właśnie w tej relacji z Bogiem, jeżeli mamy takie pragnienia, jakie ma Bóg, czyli między innymi właśnie zbawienie siebie, ale też zbawienie innych ludzi, myślimy o tym, szczególnie tych najgorszych, to wtedy stajemy się przyjaciółmi Boga. Natomiast jeżeli naszym pragnieniem jest nieszczęście drugiego człowieka, którego przeklinamy, którego nienawidzimy, któremu nie potrafimy wybaczyć, no to czyimi przyjaciółmi się stajemy w takiej sytuacji? Tego, który nienawidzi, który nie potrafi kochać, który odrzucił Boga. A przecież na pewno nam o to właśnie nie chodzi. Jesteśmy w obecności Jezusa, naszego Pana, naszego Zbawiciela. On jest tym, który obdarza nas wszelkimi łaskami. Wiemy, że to Jezus jest tym, który przebacza. To On na drzewie krzyża powiedział: Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci za to, że nas usprawiedliwiasz, że mówisz do Ojca: Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Dziękuję Ci, Jezu, że uczysz mnie postawy przebaczenia, że pokazujesz, jak mam przebaczyć. Dziś, Jezu, przychodzę do Ciebie. Dziś, Jezu, u stóp tego ołtarza składam swoje serce, tak jakie ono jest. Nie chcę nic ukryć przed Tobą, bo przecież Ty znasz moje serce. Ciebie nie oszukam. Mogę jedynie oszukać siebie, ale nie Ciebie. Dlatego, Jezu, składam swoje serce u stóp Twego ołtarza i proszę o miłosierdzie. Ale też składam u stóp tego ołtarza serca tych, którzy mnie zranili, skrzywdzili. I dla nich również proszę o miłosierdzie, Panie.
przebacz im, bo nie wiedzieli, co czynią, bo nie wiedzą, co czynią. Jezu, Ty wziąłeś dla siebie moje grzechy. Ty wziąłeś na siebie moje słabości. Ty utożsamiłeś się ze mną. Stałeś się grzechem, przekleństwem i poniosłeś śmierć. Byle tylko ja był wolny. I dzięki Tobie jestem wolny, Jezu. Dlatego też pragnę wziąć grzech mojego bliźniego na siebie. Jego winę pragnę wziąć na siebie i powiedzieć w Twojej obecności, Jezu, przebacz mi. Ja zaś poniosę wszelkie konsekwencje. Nie chcę mówić, On jest winien, to przez Niego, ale chcę mówić, ja jestem winien, to przeze mnie, dlatego przebacz. Panie Jezu, podczas tego spotkania z Tobą pragnę Cię przeprosić za moją pychę. Przepraszam Cię za to, że wynosiłem się nad innych, że chciałem być dla nich jak Bóg i zachowywałem się tak, jakbym wiedział, co jest dobre, a co złe. Przebacz mi, Panie, to, że domagałem się racji, że robiłem wszystko, aby drugi człowiek, ten bliski, daleki, powiedział: tak, Ty masz rację. Z powodu pychy chciałem, aby racja należała do mnie. Za wszelką cenę, nawet raniąc innych, domagałem się tej racji. Przebacz mi, Panie. Przebacz mi, Jezu, że z powodu mojej pychy, egoizmu, znęcałem się nad drugim człowiekiem, tym bliskim i tym dalszym, słownie lub czynem. Maltretowałem go. Raniłem, poniżałem, ośmieszałem. Przebacz mi to, że ze złością i gniewem próbowałem wymusić na nim zainteresowanie moją osobą, przyznanie mi racji, okazanie miłości, akceptacji. Przebacz mi to, że zamiast służyć i robić wszystko, by drugi człowiek czuł się dobrze ze mną, robiłem wszystko, aby on mi służył, tak bym ja czuł się dobrze z nim. Przebacz mi, Jezu. Przebacz mi wszelkie przekleństwa i złorzeczenia. Przebacz mi to, że ze złością wypowiadałem złe słowa, raniąc innych, poniżając ich, uciekając się nawet do przekleństw, czy też do użycia siły, by uderzyć, zadać ból, by drugi człowiek cierpiał, jak ja cierpię. Przebacz mi, Jezu. Przebacz mi takie postawy, w których drugi człowiek, ten bliski, dalszy, był poniżany, czuł się poniżony.
Przebacz mi, Panie Jezu, że świadomie lub nieświadomie wobec swoich bliskich, szczególnie dzieci, byłem zbyt nadopiekuńczy. Nie odciąłem się od nich, kiedy weszli w wiek dorosły. Lecz tak jak kiedyś, gdy byli dziećmi, tak i teraz wtrącam się w ich życie, małżeństwo. Krytykuję, jeśli czynią coś, co nie jest po mojej myśli. Wprowadzam w ich życie zamęt. Otwieram ich na zło. Wymuszam na nich pewne postawy czy zachowania. Domagam się akceptacji, miłości, zauważenia, troski. Za wszelką cenę. A jeśli tego nie osiągam, wchodzę w ciche dni. Stosuję bierną nienawiść. Nie odzywam się, nie patrzę, nie chcę widzieć. Tak jakbym chciał przez to powiedzieć, dla mnie już nie istniejesz. Jesteś jak powietrze. Przebacz mi wszelką agresję słowną, wszelką agresję czynną i bierną. Panie Jezu, zgrzeszyłem i uczyniłem to, co jest złe przed Tobą. Nie kochałem, nie przebaczałem, nie służyłem. Nie byłem miłosierny. Nie zasługuję na Twoje przebaczenie, ale dziękuję Ci mi, że przebaczyłeś. Że na drzewie krzyża powiedziałeś: Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Panie Jezu, Ty utożsamiłeś się z moim grzechem. Ty zająłeś moje miejsce. Nie oskarżałeś mnie, nie potępiałeś, ale wziąłeś wszystko na siebie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziś chcę to uczynić przed Tobą. Nie chcę oskarżać, nie chcę potępiać. Nie chcę niczego domagać się dla siebie. Chcę, Panie, dobra innych. Tego człowieka, który jest blisko i tego, który jest daleko. Utożsamiam się Jego. Utożsamiam się, Panie Jego, Panie Jezu, z grzechem, ze złem. I proszę Cię, przebacz tym, którzy mnie zranili. I proszę o przebaczenie tych, których ja zraniłem. Wyrzekam się grzechu, szatana, złych duchów oraz ich dzieł. Wyrzekam się tego wszystkiego, co do zła prowadzi. Wyrzekam się wszelkich postaw, które niszczą miłość, które sprzeciwiają się służbie. Ojcze, jestem teraz w obecności Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie. On jest moim Panem i moim Zbawicielem. Dałeś mi swojego Syna, aby w Nim okazać mi swoje miłosierdzie, łaskę. Proszę więc teraz, rozpal we mnie ogień Twojej miłości. Ojcze, rozpal we mnie ogień Twojej miłości. Poprowadź mnie do głębszego zjednoczenia z moim Panem Jezusem przez przebaczenie, abym upodobnił się do Niego, abym mógł Go w tym naśladować, jak On przebaczył mi, tak, abym i ja mógł przebaczać innym.
Ojcze, pomóż mi dostrzec te obszary mojego życia, które z braku przebaczenia pozostają w ciemności. Panie Jezu, bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Pomóż mi, Jezu, być posłusznym i naucz mnie przebaczać. Naucz mnie, Panie Jezu, przebaczać. Pomóż mi kochać. Pomóż przebaczyć tak, jak Ty, bezwarunkowo. Pomóż mi przemienić skłonności mojego serca, aby inni widzieli, jak Twój pokój zwycięsko króluje we mnie i by sami go zapragnęli. Panie Jezu, niech Twój Święty Duch oświeci moje ciało, mój umysł, moje serce, moją duszę. Duchu Święty, nie pozwól, by cokolwiek we mnie pozostało w ciemności. Duchu Święty, ukaż wszystkie obszary mojego życia, gdzie brakuje przebaczenia, gdzie panuje zgorzknienie, uraza, nienawiść, gniew. Duchu Święty, daj mi siłę i pragnienie otwarcia się na łaskę przebaczenia, abym sam je przyjął i rozlewał wokół siebie, dając innym tyle, ile będą potrzebować za każdym razem, każdego dnia. Nie 7, ale 77 razy, czyli zawsze, kiedy będą tylko potrzebować mojego przebaczenia. Spraw, Duchu Święty, abym przebaczał. Niech to będzie na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dla dobra człowieka. Ojcze, Syna, który jest samą miłością, chcę wyznać, że zamiast kochać, nienawidziłem pewnych ludzi w moim sercu, że wobec nich nie zdobyłem się na przebaczenie. Chcę wyznać, Ojcze, że wobec człowieka, tego bliskiego i dalszego, używałem złych i raniących słów. Zabijałem w nich radość, wolność. Poniżałem, ośmieszałem, krytykowałem, oceniałem, mówiłem nieprawdziwe rzeczy, byle tylko coś zyskać dla siebie, byle tylko wymóc na nich przyznanie mi racji. Szukałem zadowolenia w sobie, pragnąłem tylko dobra dla siebie, nie dla nich. Przebacz. Przebacz, Ojcze, proszę Cię o to w obecności Twojego Syna, którego dałeś i przez którego okazałeś nam miłosierdzie. Przez Jezusa Chrystusa proszę, Ojcze, przebacz mi i pomóż przebaczyć każdemu, kto mnie skrzywdził lub sprowokował do gniewu. Siostry, bracie, jeśli masz takie osoby w sercu, przebacz im teraz. No, jeśli oni nie żyją, przebacz im również.
Proszę Cię także, mój dobry Ojcze, abyś przebaczył tym ludziom i pobłogosławił ich. Na koniec pragnę przebaczyć sobie samemu wszystkie błędne decyzje, raniące słowa, upadki. Z Twoich rąk, Ojcze, na nowo przyjmuję siebie i w imię Jezusa Chrystusa proszę, uczyń mnie podobnym do Twojego Syna. Uczyń mnie takim, jakim pragniesz, abym był. Ojcze, daj mi te błogosławieństwa, które przygotowałeś dla mnie. Nie proszę Cię o nic więcej, ale o to tylko, co Ty dla mnie przygotowałeś na dziś, na jutro, na każdy dzień mojego życia, na moje życie w małżeństwie, w samotności, na moje bycie mężem, żoną, rodzicem, na moją pracę, na moje spotkanie z drugim człowiekiem. Proszę Cię o te błogosławieństwa, które przygotowałeś na czas choroby, upadków, trudnych dni, na sytuacje pełne problemów. Proszę Cię o te błogosławieństwa, które przygotowałeś, kiedy inni będą mnie odrzucać, ranić, nie rozumieć. Kiedy będę czuł się źle, błogosław mi, Ojcze, tymi błogosławieństwami, które przygotowałeś i poszerzaj moje granice, rozszerz moje serce tak, aby znalazło się w nim miejsce dla każdego człowieka, którego Ty postawisz na mojej drodze. Niech będzie miejsce dla wszystkich, których pragniesz widzieć w moim sercu. Ojcze, tak, zgadzam się na każdego człowieka, którego pragniesz widzieć w moim sercu. Przemień więc moje serce i uczyń podobnym do serca Twojego Syna. Uczyń mnie człowiekiem przebaczenia i miłosierdzia, aby mógł sam doświadczyć przebaczenia i miłosierdzia przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I połóż kres złemu. Niech już nie ma władzy nade mną. Niech żadna uraza nie panuje w moim sercu. Niech nie będzie nienawiści, zawiści. Niech nie będzie w moim sercu żadnego punktu zaczepienia dla zła, które chciałby mnie związać i wepchnąć w piekielne ciemności. Niech spłynie teraz na mnie światło Twego miłosierdzia, moc Twego Ducha Świętego. Obejmij mnie, Ojcze, swoimi dłońmi, którymi są Twój Syn Jezus Chrystus i Duch Święty. I przyciśnij mnie do swojego serca, by odmieniło się moje serce, całe moje życie, bym od tego momentu widział Twoimi oczyma, czuł Twoim sercem, dotykał Twoimi dłońmi, bym był obecny tam, gdzie Ty jesteś obecny, kochał tych, których Ty kochasz, przychodził z pomocą tym, którym Ty przychodzisz z pomocą, bym służył każdemu, komu pragniesz, dla kogo pragniesz mojej służby. Ojcze, niech spłynie na serca tu obecnych balsam Twojej miłości, Twego przebaczenia. Uwolnij ich od braku przebaczenia i od tego, co nie pozwala im przebaczyć. Rozwiązuje ich, Ojcze, w obecności Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
władzą kapłańską z tego wszystkiego, co ich związało. Nie będą wolni, zdolni do przebaczenia, a rany, które im zadano, niech będą uzdrowione. Ich serca niech wypełnia miłość. Niech nie będzie już tam urazy, nienawiści czy zawiści, ale miłość. A każda rana, jak głęboka studnia, niech wypełnia się miłością i przebaczeniem wobec wszystkich, których postawisz na ich drodze życia. Znaczy każdą ranę najświętszą krwią Zbawiciela, o której napisano: krwią z Jego ran zostaliście uzdrowieni. W imię Jezusa Chrystusa niech będzie uzdrowione wasze serce, wasze relacje, całe wasze życie. I niech Pan obficie wam pobłogosławi, okazując swoje miłosierdzie. Amen. Bądźmy wdzięczni Panu za dar Jego miłosierdzia, za dar Jego przebaczenia i wyraźmy to słowami pieśni. Niech ona będzie znakiem wdzięczności za dar Bożego miłosierdzia. Jest to też znak błogosławieństwa. Możemy prosić dzisiaj Pana o te błogosławieństwa, które On przygotował dla nas, o to, czego On pragnie dla nas, dla mnie, dla współmałżonka, dla moich dzieci, dla tych osób, których Bóg stawia na naszej drodze życia. A przede wszystkim prośmy o te błogosławieństwa, które Bóg przygotował dla nas, byśmy jak najlepiej mogli wypełnić Jego wolę. Módlmy się. Boże, któryś w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
w kolejnym dniu naszych letnich rekolekcji gromadzimy się przed Tobą, obecnym w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy Ci za to, że możemy dziś być przed Tobą. Jezu, dziękuję Ci za to, że dałeś mi łaskę bycia przed sobą, że usunąłeś wszystkie przeszkody, jakie były na drodze, abym ja był dziś przed Tobą. Ufam Twojej obecności. Ufam Twemu miłosierdziu, Panie. Panie Jezu, Ty wiesz, że nie jestem tu sam. Na noszach miłości przynoszę tych wszystkich, których postawiłeś na mojej drodze. Nie tylko małżonka, dzieci, krewny, przyjaciół, ale każdą osobę. Również mojego wroga, nieprzyjaciela, tego, który rani, krzywdzi, przynoszę do Ciebie, Jezu. Pragnę, aby wszyscy byli obecni przed Tobą, by nikogo nie brakło, nikogo z tych, kogo stawiasz na mojej drodze. Ponieważ jesteś miłością, obejmujesz nas swoją miłością. Również ja na noszach miłości składam te osoby przed Twoim ołtarzem, powierzając je Twemu miłosierdziu. Maryjo, wzywam Twojej obecności i proszę, abyś pomogła mi w tych tajemnicach różańca zanurzyć się w uzdrawiającej i uwalniającej obecności Boga. Maryjo, proszę Cię, pomóż mi w tych tajemnicach różańca przyjąć uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała. Maryjo, pomóż mi w tych tajemnicach różańca upodabniać się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, i po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, sam po chrzcinie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Królowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Tajemnice radosne, tajemnica pierwsza, zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa. Siostry i bracia, kiedy rozważamy tajemnicę Różańca Świętego, zanurzamy się w tajemnicę i nikt z nas nie jest w stanie wyczerpać ogromne bogactwo, które kryje się w każdej z tajemnic. W tej tajemnicy pierwszej, tajemnicy zwiastowania, w sposób szczególny dzisiaj pochylmy się nad słowem służyć. Oto kiedy Archanioł Gabriel wypowiedział przed Maryją swoje posłannictwo, Maryja powiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Co za ogromna pokora, co za ogromne zaufanie względem Boga. Maryja mówi: jestem służebnicą, niech słowo Boga wypełnia się w moim życiu. Siostry i bracia, jesteśmy powołani do tego, by być jak Maryja, sługami Boga, służebnicami Boga, by Jego słowo wypełniało się w moim życiu, moim i Twoim. Tylko wtedy będziemy błogosławieni, czyli szczęśliwi, jeśli będziemy służyć według słowa Pańskiego. A ze służbą zawsze jest związane posłuszeństwo. By służyć, trzeba słuchać, co Pan ode mnie oczekuje, czego ode mnie oczekuje, czego pragnie. I naszą drogą uświęcenia jest droga służby. Zwróćmy uwagę, że my sobie służymy nawzajem. Rodzice służą swoim dzieciom od poczęcia. Wszystko robią dla swoich dzieci. Mąż służy żonie, a żona mężowi. Przynajmniej tak powinno być, bo to jest droga uświęcenia. To słowo służyć nie jest dziś modne. Ludzie nie chcą służyć, chcą panować. Również w małżeństwie. Jeśli są jakieś problemy w małżeństwie, to tylko dlatego, że nie chce służyć. Służba polega na tym, że czynię dobrze drugiemu człowiekowi, aby on miał dobrze, aby on żył, aby się rozwijał. I warto zadać sobie pytanie, czy służę współmałżonkowi. Ktoś może powiedzieć: on na to nie zasługuje, on jest złym człowiekiem, on nigdy cię nie odwdzięczy. Ale w służbie nie chodzi o wdzięczność. W służbie nie chodzi o to, czy ktoś zasługuje, czy nie zasługuje. Sługa pełni wolę swojego Pana, a według woli Boga mamy służyć sobie wzajemnie tym darem, jaki każdy otrzymał. Nie ma uświęcenia poza służbą. Mam służyć i w zamian niczego nie oczekiwać. Maryja była taką służebnicą, choć jej życie
po zwiastowaniu wcale nie było lepsze. Można powiedzieć, było gorsze, trudniejsze, boleśniejsze, pełne nieprzewidzianych zdarzeń, które wymagały podjęcia trudnych decyzji. A mimo wszystko wciąż była służebnicą Pańską. Od niej możemy się uczyć. Jeśli rzeczywiście czcimy Maryję, to najlepszym sposobem oddania jej czci jest właśnie służba. Naśladowanie jej w służbie. Żadna modlitwa nie zastąpi służby. Żadne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny nie zastąpi służby. Jej o wiele bardziej zależy na tym, byśmy służyli sobie wzajemnie, a tym samym Bogu, który jest w nas, niż na naszych modlitwach czy nabożeństwach. Oczywiście modlitwa, nabożeństwo tak, jeśli pomaga służyć, jeśli ma wpływ na moją służbę. Dlatego w tej tajemnicy prośmy o łaskę służby, a także przepraszajmy za to, że nie służymy tak, jak tego Bóg pragnie, jak tego mamy wzór w Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja jest służebnicą Pańską. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ewangelista pisze, że po zwiastowaniu, z pośpiechem, Maryja rusza w górę do swojej krewnej Elżbiety. Po co? By jej służyć. Bo anioł jej powiedział, jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Trzeba jej pomóc. Taka jest Maryja. Nie myśli o sobie. Myśli o drugim człowieku, który jest w potrzebie. Któremu trzeba służyć. Poszła tam z pośpiechem. Nie zwlekając. Nie bacząc na trudności. Nie bacząc na niebezpieczeństwa, bo przecież miała do przejścia około 150 kilometrów. To nie była łatwa droga. To była trudna, niebezpieczna. Ale miłość przenagla. Dlatego ze służbą związana jest miłość. Ten, kto kocha, służy. Taka jest miłość. Ona się daje. W zamian niczego nie oczekuje. Ale ze słowem miłość związane jest inne słowo, otwartość. By kochać, by służyć, trzeba być otwartym na człowieka. Na takiego, jakiego Bóg stawia na mojej drodze. Często ludzkie serce się zamyka. Na jednego się otwiera, na drugiego się zamyka. Otwiera się na takiego, który może mi coś dać, który sprawi, że się dobrze poczuję. Zamyka się na tego, który bierze, który nic w zamian nie chce dać. I wobec takiego ma się pretensje. Jakże często w małżeństwie okazuje się, że nie ma miłości. Tej autentycznej, prawdziwej. Daje się, ale się oczekuje, że współmałżonek odda. Że się odwdzięczy tym samym. Ja tobie to, a ty mi tamto. Ja ci będę gotować, prać. Ty zaś będziesz mnie przytulał. Mówił ciepłe słówka. Co jest za coś? I okazuje się, że w małżeństwie nie ma służby, ale jest handel wymienny. Jeśli nie otrzymuję, zaczynam się złościć. Zaczynam krzyczeć, zaczynam się domagać. To nie jest służba, to nie jest miłość, to jest egoizm. Maryja pokazuje nam, że mamy służyć. To, że współmałżonek fizycznie jest blisko mnie, nie oznacza, że w przestrzeni duchowej jest tak samo blisko serce. Może jest daleko ode mnie, może ja jestem daleko od niego, bo oczekuję, bo uprawiam handel wymienny, bo się wciąż czegoś domagam, bo wciąż czegoś chcę od niego, a nie chcę dać. A jeśli daję, to później robię mu wymówki. Ja cię zrobiłem to i tamto, a ty nawet tego nie zauważyłeś, nawet nie podziękowałeś. Nie taka była służba Maryi. Nawet jeśli trzeba pokonać wiele kilometrów w przestrzeni duchowej, trzeba iść z pośpiechem, by służyć, bo ktoś jest w potrzebie. Nawet jeśli o to nie prosi,
Tak jak Elżbieta nie prosiła, ale Maryja wiedziała, jest w potrzebie. Ten, kto kocha, widzi, że ktoś jest w potrzebie i służy. To jest droga uświęcenia, to jest droga zbawienia. Prośmy Boga przez Maryję, byśmy nie uprawiali w małżeństwie, a także we wszystkich relacjach handlu wymiennego, coś za coś, lecz bezinteresownie kochali, służyli, a kochając byli otwarci na wszystkich, nie tylko na niektórych, szczególnie tych, których sami wybierzemy, na wszystkich. Miłość to otwartość. By służyć, trzeba być otwartym. I przepraszajmy za brak otwartości, za brak służby, za uprawianie handlu w małżeństwie zamiast miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Jezus staje się jednym z nas. Druga osoba boska staje się człowiekiem. Pewnego razu Jezus powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
dać swoje życie na okup za wielu. Maryja dosłownie potraktowała te słowa, służyła i dała swoje życie dla Jezusa i dla nas. Stąd jest naszą Matką. Jezus, Syn Boga, Stwórca nieba i ziemi, potężny Bóg, nasz Pan i Zbawiciel, służy nam. Teraz, kiedy jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem, Pan nam usługuje, On nas dotyka, On nas leczy, On nas uwalnia. On napełnia nas pokojem, wykonuje czynności sługi. Zwróćmy uwagę, że Jezus zawsze stawiał człowieka na środku. Dla Jezusa człowiek był najważniejszy, ważniejszy niż szabat. To szabat został ustanowiony dla człowieka, mówi Jezus, a nie człowiek dla szabatu. Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Dlatego stawia chorych w centrum, uzdrawia i uwalnia. Dlatego walczy o człowieka, oddając całe swoje życie. Wielu ojców Kościoła mówi, że męka Jezusa rozpoczęła się w momencie narodzenia. Że już wtedy Jezus służył nam jako niemowlę, cierpiąc za nas i dla nas. Ta scena Bożego Narodzenia jest dla nas chyba najpiękniejszą sceną. Bo kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, budzą się bardzo piękne uczucia miłości, przebaczenia, akceptacji. Czujemy się wtedy dobrze. Ale pamiętajmy, kiedy my czujemy się dobrze, Jezus cierpi. Jezus już nas zbawia. I nie chodzi o to, aby poczuć się dobrze w święta Bożego Narodzenia, lecz poczuć wyrzut w sercu, że nie kocha się tak przez cały rok, że się nie przebacza tak przez cały rok, że nie jest się otwartym tak przez cały rok. Powinniśmy czuć wyrzut, dlaczego tylko wtedy, a nie zawsze. Pan tylko jednego dnia, kiedy będziemy życzliwi i mili dla siebie, On oczekuje, że będziemy mili i życzliwi dla siebie przez cały rok, że będziemy cierpieć dla innych tak, jak On cierpi dla nas. Bo miłość jest związana z cierpieniem, bo w słowie miłość jest ukryte słowo ość. Dlatego ten, kto kocha, cierpi, ale nie porzuca miłości, nawet jeśli cierpi. Miłość jest służbą, ale tylko wtedy, kiedy jest się otwarty na każdego bez wyjątku. Jezus jest otwarty na każdego, a nawet zachęca w słowach, mówiąc: przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, tajemnica czwarta, ofiarowanie Jezusa w świątyni. 40 dni po narodzeniu Jezus został ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Maryja jest wierna prawu. Bóg nakazał w prawie mojżeszowym, aby każde pierworodne dziecko płci męskiej było ofiarowane Bogu. Maryja oddaje swoje pierworodne dziecko Bogu. Ta scena pokazuje nam, że służba, ze służbą związane jest posłuszeństwo Bożemu Słowu, bo to daje tylko szczęście. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi, że jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego i wiernie wypełniał Jego słowo w swoim życiu, będziesz błogosławiony we wszystkim, do czego przyłożysz rękę, będziesz błogosławiony. Gdziekolwiek się znajdziesz, będziesz błogosławiony. Żadne przekleństwo cię nie dotknie. I właśnie te słowa w połączeniu z tajemnicą ofiarowania Pańskiego pokazują nam, że wszelkie nieszczęścia, jakie spadają na nas czy na nasze rodziny, związane są z nieposłuszeństwem Bogu. Związane są z tym, że nie oddajemy Panu Bogu to, co jest najlepsze, to, co jest pierwsze. Kiedy wstajesz, czy oddajesz pierwsze sekundy swojego życia
kolejnego dnia Bogu w modlitwie? Czy oddajesz Mu pierwsze godziny każdego dnia w modlitwie? Bo to jest pierwsze. Jeśli chcesz, aby wszystko było piękne i dobre, przez cały dzień musisz oddać pierwszą godzinę Bogu w modlitwie. Oddać Mu najlepszy czas swojego życia, kiedy Twój umysł jest wypoczęty, kiedy Twoje ciało jest wypoczęte, kiedy jeszcze zło nie ma do Ciebie dostępu. Bo jeśli nie oddasz, to zło wtarnie do Twojego życia i zniszczy. Jeśli oddasz, Bóg Cię ochroni. Jeśli ofiarujesz Bogu wszystko, co jest pierwsze, będziesz błogosławiony i w domu, i na polu. Kiedy oddajesz Bogu to, co jest najlepsze, służysz. Wypełniasz Jego wolę. Wolę swojego Boga. A ten, kto pełni wolę Boga, jest Jego sługą. I może tak jak Maryja powiedzieć: jestem służebnicą, jestem sługą Boga. Niech mi się stanie według Jego słowa. Kiedy więc ofiarujesz Panu Bogu to, co jest najlepsze, najpiękniejsze w Twoim życiu, ale również i to, co jest najtrudniejsze i najboleśniejsze, bo jest pierwsze, będziesz błogosławiony, a Jego słowo wypełni się w Twoim życiu. A to słowo uszczęśliwia. Ono sprawia, że wszystko jest na swoim miejscu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, tajemnica piąta, znalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni. Również i ta tajemnica mówi nam wiele o służbie. Jezus został w świątyni jerozolimskiej, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Kiedy uświadomili sobie, że nie ma Jezusa z nimi, zaczęli Go szukać. I po 3 dniach odnaleźli w świątyni. Na słowa matki, synu, czemuś nam to uczynił, oto ja i ojciec twój bólem serca szukaliśmy Ciebie. A Jezus im odpowiedział, czemuście mnie szukali? Czyście nie wiedzieli, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Być w tym, co należy do Boga, to pełnić Jego wolę, czyli służyć, być sługą, wypełniać wolę Boga. Jeśli trwasz w sakramencie małżeństwa, mimo różnych trudności, wypełniasz wolę Boga. Jesteś w tym, co należy do Boga, w sakramencie małżeństwa. Jeśli jesteś rodzicem, mimo różnych trudności, nie rezygnujesz ze swoich dzieci i walczysz o nie, jesteś w tym, co należy do Boga, bo rodzicielstwo należy do Boga. To Bóg jest tym, który daje życie, a Ty masz w tym udział. Bóg oczekuje od nas, że będziemy w tym, co należy do Boga, że będziemy trzymać się tego, co należy do Boga, że będziemy stawiać na pierwszym miejscu Boga. Pomyśl, czy jesteś w tym, co należy do Boga. Czy trwasz w tym, co należy do Boga? Dziś świat kusi, by porzucić Boga. Daj proste rozwiązania. Nawet obiecuje Ci zdrowie, bogactwo. Rozwiązanie trudnych spraw. Czy mimo wszystko trwasz przy Bogu, w tym, co należy do Boga, czy raczej idziesz do tego, co należy do diabła? Kogo słuchasz? Kim pokładasz swoją nadzieję, temu służysz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zanim będziemy pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem, pomyślmy jeszcze, czym jest to posłuszeństwo dla nas, w jaki sposób możemy słuchać Boga w Księdze Malachiasza, ale nie tylko. Bóg skarży się, że lud Go nie słucha, stąd spadają na Niego największe kary, największe nieszczęścia z tego powodu, że nie słuchają. Bóg mówi do nas poprzez swój Kościół. Alan Ames w jednej z swoich książek napisał, że Jezus skarży się, że lud Go nie słucha. A nie słucha wtedy, kiedy nie słucha Jego Kościoła. Warto zadać sobie teraz pytanie, na ile jestem posłuszny Kościołowi, kogo słucham? Kościół jest naszą matką. W Kościele otrzymuje wszystko. I chrzest, i małżeństwo, i pokarm na życie wieczne, i zbawienie, wszystko. I w Kościele słucham słowa. Bóg oczekuje, że będziemy posłuszni. Alan Ames pisze, że Jezus mówi, ludzie myślą, że nie słuchają Kościoła, a słuchają Boga. W ten sposób dają się zwieść, bo nie można słuchać Boga, nie słuchając Jego Kościoła. Bóg mówi w swoim Kościele. Nieważne, że ten Kościół jest niedoskonały. Bóg oczekuje, że będziemy Go słuchać we wszystkim, co On nam powie. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Mój Syn mówi. Maryja. Bóg mówi w swoim Kościele, do którego należysz. Na ile ufasz swemu Kościołowi? Kogo słuchasz? Niech to błogosławieństwo pomoże nam w nawróceniu. Pomoże nam jeszcze lepiej słuchać Boga w Jego Kościele. Być wiernym Bogu w Jego Kościele, do którego należymy, a którym jest Jezus Chrystus, bo to On jest Kościołem.
Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A Paweł prześladował Kościół. Kiedy krytykujesz Kościół, krytykujesz Jezusa. Kiedy źle mówisz o Kościele, źle mówisz o Jezusie. Panie Jezu, zanim nam pobłogosławisz, udziel nam łaski nawrócenia. Przebacz nam grzechy przeciwko Tobie w Twoim Kościele. Wybacz nam wszelkie słowa raniące, krzywdzące, niszczące. Twój Kościół, przebacz nam, że nie służymy Ci tak, jak Ty tego pragniesz, jak tego od nas oczekujesz. Przebacz kapłanom, przebacz wiernym, przebacz każdemu z nas. I w tym błogosławieństwie obdarz nas łaską wiernej służby Tobie w Twoim Kościele oraz dobrym słowem, byśmy zawsze dobrze mówili o Twoim Kościele. Niech żadne złe słowo nie wychodzi z ust naszych. Zaśpiewajmy pieśń na błogosławieństwo i niech wraz z tą pieśnią spływa na nas łaska Bożego Miłosierdzia. Abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.